Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwo z browaru Tiny Rebel z Walii, konkretnie z Newport. To jest takie miasto nad, tak w połowie drogi między Cardiff a Bristolem. To jest The Full Nelson. Piwo, które oni tu nazywają Maori Pale Ale, czyli maoryskie Pale Ale. Tutaj ten tatuaż właśnie ma taki maoryski, ma właśnie do tego nawiązywać. Dlaczego? No dlatego, że Maorysi to są rdzenni mieszkańcy Nowej Zelandii, a piwo jest Single Hop Nelson Sauvin, który jest chmielem właśnie nowozelandzkim. Tutaj napisali jeszcze, to właściwie było jedno z ich pierwszych piw, od początku chyba je produkują. Browar jest bardzo młody. Oni wystartowali w 2012 chyba na początku. Albo 11. Sprawdzałem to, ale zapomniałem. Ale chyba w 2012, gdzieś w okolicach lutego czy stycznia, czy może inaczej, zaczęli w grudniu, natomiast piwa chyba wypuścili w 2012. No i tutaj piszą, że wyraźny, intensywny aromat winogron połączony ze słodyczą słodu monachijskiego. Razem sprawiają, że piwo jest świeże i odświeżające. Crisp and refreshing. 4,8% alkoholu. Bardzo mi się podoba design. Zresztą, jeżeli byście popatrzyli sobie na stronę browaru, która jest pod adresem tinyrebel.co.uk, CO, czyli skrót od company. CO. To byście zobaczyli, że oni tak mają w ogóle z tego miśka, tego Tiny Rebel, czyli małego buntownika, wymalowaną całą ścianę w browarze. Bardzo fajnie to wygląda. Bardzo taki nowofalowy, buntowniczy style. Oni tutaj mają takie hasło: Defy your senses, rebel against yourself. Czyli powiedzmy, przeciwstaw się swoim zmysłom i zbuntuj przeciwko sobie. No, hasło jak hasło. Zobaczmy, jak piwo. Kapsel goły. Aha, piwo jest w ofercie. Kapsel goły z datą 10.2014. Nic tu nie napisali, czy jest refermentowane, ale widzę, że taki jakiś osad się unosi, także. Piękny aromat, piękny, bardzo słodki. Bardzo słodki z taką nutą rzeźką właśnie, z taką nutą nawet nie tyle winogron, co wina białego trochę. Piwo jest w ogóle w ofercie Krainy Piwa, o której mówiłem w filmie Gdzie kupuję piwo. To jest hurtownia. Ale mówię, tam możecie jakby pokierować wasz lokalny sklep, że tam mogą szukać ciekawych piw. Tak, żeby było widać ładnie. Bardzo jasne, klarowne. No, starałem się nie bełtać butelką. Zobaczymy, czy końcówka będzie mętna. No jest, końcówka jest dosyć mocno zmętniona. Ale udało mi się nalać niemalże klarowne. No jest taka zawiesina, ale to chyba od chmielu na zimno, jak sądzę. To piwo, nie ukrywam, zainspirował mnie fakt tego, że one już trochę długo czekają na mnie, ale też fakt, że ktoś pod Hermesem napisał, że Hermes mu bardzo przypominał to piwo, Full Nelson, i że nawet mu lepiej smakował niż Full Nelson. No, zobaczymy. No, aromat jest zdecydowanie bogatszy i intensywniejszy niż Hermesa. Słodki, ale w taki chmielowy sposób, jeśli wiecie, o co chodzi, czyli owocowy,
z taką nutą winną. Bardzo, bardzo dobre. Piana taka troszkę pilsowa, drobna, ale idąca w kierunku średnich pęcherzyków i taka widać, że taka bardzo zwiewna. Taka, że jakby ją zdmuchnąć, to po prostu pofrunie i zniknie. Wytrawne, złośliwi mogliby rzec, że wodniste, z taką bardzo wyraźną nutą kojarzącą się właśnie z Rieslingiem, z białym jakimś takim reńskim winem. Taka nuta no białego wina po prostu, no. Orzeźwiająca, rześka taka. Goryczka niezbyt intensywna. Umiarkowana, a nawet bym powiedział, że umiarkowanie niska. Znaczy, niskie stany umiarkowanego poziomu. No dobre piwo. Dobre piwo w tym sensie, że na lato jak znalazł. Orzeźwiające, odświeżające. Dobrze pijalne. Przy kolejnych łykach ta goryczka no jednak wraca na ten poziom umiarkowany, ale do szarka i daleko. Aromat jest dużo lepszy niż smak. Znaczy smak jest taki typowo orzeźwiający, sesyjny na lato, na ciepłą porę, jak najbardziej. Natomiast degustacyjnych walorów to należy szukać w aromacie. Aromat jest rzeczywiście bogaty. Natomiast samo piwo, szczególnie zimową porą, może dostarczać raczej, może raczej rozczarować. To jest takie leciutkie piwo po prostu do wypicia, do pogadania. Z racji niskiej zawartości alkoholu, bo 4,8, myślę, że można takich spokojnie wypić 5 w pubie i sobie po prostu dalej funkcjonować. Myślę, że bardzo podobnym piwem, tyle że troszkę o innym bukiecie, jest Pacyfik, na przykład z Artezana. Mało się tu trochę dzieje. Ale generalnie ciekawe piwo, jestem ciekaw następnych. Następne są już chyba mocniejsze i bardziej udziwnione. To jest takie, powiedzmy, piwo codzienne, piwo z takiej podstawowej oferty. Nie rzucające na kolana, nie przytłaczające ferią smaków. Ot, takie do wypicia. Wasze zdrowie. No, rozczarowany nie jestem, no bo wiedziałem, czego się spodziewać. 4,8, American Pale Ale, Nelson. Nawet nie powiem, że mi goryczki brakuje, bo mimo, że ona jest średnia, no to przy tym ciele ona wystarczy. Natomiast no, jestem rozczarowany o tyle, że ja wolę piwa bardziej wyraziste, bardziej takie, gdzie coś się dzieje. Tu się mało dzieje. Wasze zdrowie. Aha, no i pewnie pytacie, co lepsze, to czy Hermes? Wydaje mi się, że to jest trochę czystsze. Tam w Hermesie coś tam mi nie pasowało, jakiś tam karton czy coś. Tutaj przyczepić się nie ma do czego, ale poziomem jakby bogactwa jest zbliżone. Teraz już naprawdę koniec.